Pierwszy raz lecieli ją Finnair i jak uczę spoko, standard dla normalnej, basicowej klasy. Słuchaweczki są w cenie, więc całkiem inaczej niż Norwegianie i Nursy. Mamy gratisową wodę do tego i kocyk. Po tym jak byłam w Bangkoku i leciałam Nursy, to naprawdę jest różnica ogromna, bo tam wszystko trzeba było płacić. Jaka fajna atrakcja. Ci co bardziej obeznani w długich lotach pewnie już znają to, ale dla mnie to jest nowość. Można spojrzeć pod kółko jak jedzie. Open full screen. Nie tylko dla mnie jest to nowość, jak widzę. Ciśniemy. Patrz, jak guma starta, nie? Jesteśmy na amerykańskiej ziemi. Jesteśmy w Dallas na lotnisku i mamy pociąg z jednego terminala na drugi. Jak widzicie, ze mną jest mamusia, jak i również moje piękne siostry. Karolinkę, którą znacie z filmu o wałkach, tak? I Kasię ze stoku narciarskiego w Oslo. I nie jesteśmy bez powodu w tej Ameryce, ponieważ Kasia jest świeżo upieczoną mamusią. Przyjechaliśmy zacząć bobasa, a od razu też zrobić sobie małe wakacje. Idziemy do ważnego punktu każdego naszego wyjazdu do Ameryki. Dla takich osób, które lubią graty tak jak my, jest to raj. Hobby Lobby. Mamy miejsce w walizkach, nie? To bierzemy. I nie udostępniam mojej walizki dla tych, co swoje zapełnili ciuchami. Żeby nie było. Ciuchy. Jakie ciekawe wzory na talerzach. Spoko. Tylko dla wiewiórek to jest, tak? Tak, że siadają i jedzą. Siadają sobie tu wióreczki, zawieszacie i mają takie karmniki fajne. Karmników dla ptaszków, są na przykład taki ul. Spoko. Powiem tak, jak zwykle jest dużo gratów, ale przez to, że nie ma akurat żadnego automatycznego święta w najbliższym czasie, to zaoszczędzimy trochę pieniędzy. No bo jak wiecie, jak były święta, były bombki, jakieś ozdoby, no to wszystko chcieliśmy kupić, bo wiecie, żeby ozdobić chatę. A tak jak są takie po prostu rzeczy do ozdoby domu, no to wiadomo, fajne są, ale no jakoś niekoniecznie, żeby wieść ze sobą tę gratę. No ale i tak lubię tu łazić, żeby nawet popatrzeć. Gamerów, jakieś różne dodatki. Ktoś lubi dinozaury, to też fajnie pokój może ozdobić. No jest w czym wybierać. Tak z koparką. Dla Dominicia foraż. A tu cała ta partia girlanda z autkami. Ojej, jaka fajna, no. Cudo. Kara na wyjeździe musi robić dużo zdjęć dla Dominisia, bo on ma dużo tych Hot Wheels. Kasia kupiła mu zabawkę, taki samochodzik identyczny, nie, jak ten pocztowy. A. Ja właśnie nagrywam. Żeby pokazać, może taki sam jeździ naprawdę. I autobus szkolny też już był zrobiony, bo Dominik ma taką zabawkę, no to chciałam pokazać. Tak, że to jest prawdziwy, odpowiednik prawdziwy. Nie? Nie są żarty, więc kara na wypadzie, ale jednak te dzieci ciągle na każdym kroku, to nie? Psychologia jest. Psycha jest już zamlana. No. Późno. Shopping, ciąg dalszy. Jesteśmy w Marszalu, przeglądamy różne graty, bo tutaj można sporo oszczędzić. Tak, lecz proszę bardzo. Przykładowo. Double wear za 16 dolarów. A normalnie w sklepie ile kosztował? 52, no. A tu macie za 16. Nasz koszyczek już powoli załadowany. Zapełnia się z każdą chwilą, coraz bardziej. Z Karoliną oglądam, że spoko. Taka na wyjazd, kosmetyczka duża. Jeszcze na bieliznę i kosmetyki od razu, wszystko w jednym miejscu. Właśnie brałam kilka klamotów. Nie, taki się podoba, taki set. Ciemne majtki, sorry. Ale myślę, że fajnie to wygląda. Bo to jest takie całe z takiego na szydełku robione. Jakbym miała dłuższe nogi, to by było lepiej, bo to by się odcinało trochę.
Te ranuszki króciutkie. A myślę, że chyba spoko. Rzecz, takie spodnie, tylko bardzo cienkiego materiału. I spoko firma do tych, patrzcie, 50 sklepów, a to tylko za 20. No myślę, że spoko się prezentują. No i trzecia rzecz. Taka piżamka. No taki mam ilusi materiał, że jak go dotknęłam, to słodziam, muszę mieć. Zawsze lubię piżamy na długą nogawkę, bo mi zimno zawsze. Git. O, kara znalezisko. Otwieraj. I do tego jest to? Parasolka, no, jakie super. Kurde, ile tak coś kosztuje? $15. 150 koron taki zestaw, no masakra, jak za na free. Na plaży, nie? No, elegancko. Ale to, bo Adam mi wysłała, bo mówi, ty, ten jest w bajce, którą on ogląda. Tak, taki bo mówi, no mówisz dokładnie ten, a u nas takiego modelu nie ma. A, no to pokaż super. Rozwiska. No, to bierzemy. Już. Wszystko co ma Disneya napisane, czekaj, to pokażę, wiesz. Pokażę jej, co jeszcze jest. O, M. Patrzcie, z myszką Miki. O. Robię czekoladę, mi znali z myszką Miki, to jej wyślę, tak, coś do wyboru. To ślubi Disney? To w sam raz. Opadły się do biżuterii. Nie, i proszę, co tu się dzieje? Emocje, emocje są gorące. Ta już trzyma, ta tam na dole grzebie, o. No, jest na co popatrzeć. Oho, coś znalazła. Boże, znalazła. Karolinka. No z literką? Biorę! No, rewelacja. Jak zobaczyłam, to od razu wiedziałam, że to jest dla niej. Jaka ładna. No, bardzo ładna też, nie? Miki, na pewno fajny prezent. Biorę to. O, mamy trochę to zapełnione. Więc strach przy kasie. Ale piękne kubki. Ja lubię duże kubeczki. Albo takie z pszczółka. Stwierdziłam, że skoro mam pół walizki wolnej, to mogę sobie pozwolić na większy shopping. Ale nie wiem, czy troszeczkę nie przesadziłam. Jednak, biorąc pod uwagę, że mogę mieć plecak plus walizkę, a to jest taki mały plecak, to jakby co, w jedną sporę, którą kupiłam, i ten plecak, i trochę zakupów, powinna się zmieścić. Idziemy do następnego sklepu. Jak widzicie, humory po zakupach dopisuję. Mężu, karta się sprawdza. O, Iwonka tylko wzdycha, pieniążki. Przepraszam, to jeszcze zeszłoroczne pieniążki. A, to jest no, za darmo. Bo trzeba być oszczędnym i tak dobre wydatki robić, to i potem pieniądze zostają z wyjazdu. A nie bezmyślne kupowanie, a potem to się zmieści. Zobaczcie, jaki piękny widok. Co to za mało było? No, cioci najlepiej. Nie? Cioci. Najlepiej cioci kuchane. Śliczna taka żółwik. Nasz Bartek dostał się do Akademii Policyjnej. Tak jest. Jeee, gratulacje! Ja się biorę ten pieluch. Mama? Leżaczki ustawiamy, będziemy siedzieć w garażu. To jest popularne, siedzą ludzie w garażu, poszedł na ulicę i o. Jak panienka na wakacjach? Cudownie, plaża pod stopami. Piasek. Kara nie musi stąd jechać na plażę, ona już tu ma plażę. Pięknie wygląda z tym serkiem, dodateczki. Kara już aż noga chodzi. A też już przyszła. Proszę bardzo, nawet a jednak majonez dekoracyjny winiary ma swój smak, że nawet w Ameryce specjalnie się po niego jedzie. Do polskiego sklepu specjalnie jeszcze majonez. Patrz, jakie piękne pomidory czerwone. Mam nadzieję, że w smaku jak pomidory, bo u nas w Norwegii często jest to szukane i wygląda jak pomidor, ale w smaku nie wiadomo, co się je. Zobacz sobie, jaki są dziadek. Ja śpi. Masz mały kuszynek. Idziemy na spacerek na basen. Zobaczymy, czy jest ciepła woda. Jest początek kwietnia w sumie. Początek kwietnia? Środek. Środek.
więc może być jeszcze w miarę chłodno, ale mam nadzieję, że będzie ciepło, jeszcze się pokąpiemy, który tutaj się jamknie, Karol. Tak jest. A ja wam pokażę, jak pięknie Karolina wygląda, bo normalnie już nie mogę dopatrzeć. Zobaczcie, ciemne włoski, tu takie warkoczyki. A zobacz tą sukienkę, Karol, proszę zapozować. Obróć się, cudownie, no. Dziwić takie geny to. Zimne spacery z naszym bomberkiem. Laseczki idą. Piękna pogoda, bezchmurne niebo. Cudownie. Mama robi test, jakby się czuła na bieżni. Zaraz zrobię prezentację, mama tak niepewnie się czuje. Idziesz normalnie, mama trzeba być szła. Bo mama taka niepewna jest, ale Karak na wybiegu idzie. Jeszcze z obciążeniem na plecach. O, czekamy na wyjście na plażę. Moja biedna szefowa gangu z ogrożeniem, tak, ale i tak jest najpiękniejsza. Ci słodzę, co? No właśnie tak myślę, co ty możesz ode mnie chcieć, że mi tak słodzisz? I tak fajnie sobie siedzimy i słonko ogrzeje, prawie 30 stopni. Nie to co w Norwegii. 10 z chmurami i z deszczem. Jak ci idzie napełnianie piachu? O, nagle dwoma rękami. Widać, że nie posiadają jeszcze dzieci, które bawią się w piasku, bo brak łopatki. Czy to jakąś syrenkę wyrzuciło na brzeg? Co to za brązwłosa dama? O, jak na wysepce co siedzi, jak cwaniak. Słabizna. Słabizna, ale idzie tam, z daleka. Biegnij, Nie. Z Karą polujemy na falę. Tak. Dużą falę. Właśnie, bo małe nas nie interesują. Zgadza się? No, coś się powoli zbiera, ale... Nie. A coś to w ogóle... To dla nas nic. Dla nas nic. Nie, Karol nie zadowolony. Będzie się zbierać. Idzie. Jeden. Policja jeździ. Tu chłopaki sobie grają w piłkę. A to idą syrenki. Z plaży. Jak ci się, Karol, podobało na falach? Przyjemna woda, fajnie się skakało. Otóż to. I ciepła nagle się wydaje, co? Słonej się napiło. O, a to można powiedzieć, że plażowanie zaliczone. Tak jest. O, proszę, szefowa leży. Czapeczka jest, okularki są, noga już się opala. Idziemy na targ. Tak są, więc zobaczymy, czy znajdziemy jakąś perełkę. Słodki nie jest. Taki ananasek, do życia ananaska. Co dziewczyny? Ja poszukam. Dobre. Powiem tak, że jest lepszy sezon w tej chwili na takie spacerowanie i chodzenie po tych jarmarkach, targach, niż jak byliśmy tutaj w sierpniu.
No wiadomo, jest trochę chłodny i tak jest cieplutko, słońce grzeje, ale nie tak, że się pocicie słyszeć. Skosiłyśmy się jeszcze ze środy, bo jest już tak ciepło, że w sam raz. A już po ananasowym smoothie nie ma ślady. Oho, już się ubrudziła panna. Widać. My to mamy właśnie za mamą chyba, że zawsze się ubrudzimy jak jemy. Karolina nie miałaby radości, no ale...